Witam Państwa serdecznie. Dziś zaproszę Państwa do zrobienia ze mną takiego otwieranego jaja. Moje jajo ma około 18 cm, 17, zależy jak tam mi się naciągnęło na formę, ale naciągałam je na formę stropianową 18 cm. Oczywiście przed nałożeniem, oczywiście nałożyłam na formę folię spożywczą. I tu może na początku jeszcze może Państwu pokażę, że będziemy robić dwie takie same części, tak? Ja już jedną mam przygotowaną, więc zrobię sobie jeszcze jedną razem z Państwem. I tu proszę zobaczyć z tyłu. Tą górną część włożyłam do środka i przykleiłam klejem na gorąco, tak? I proszę zobaczyć, ładnie mi się trzyma i jajo jest otwarte. Oczywiście pod jakim kątem też włożymy tą górną część, tak będzie nam się jajo tutaj otwierało, tak? Także robimy do jaja dwie takie same części. I teraz, drodzy Państwo, od razu mówię, jaja 18 cm, zresztą każde jajka, formy jajek, mają niby taki sam wymiar, ale jednak mają te kształty troszkę różne. Także jakby ktoś miał, no i u innego po prostu dostawcy kupił, to może to jajko być tutaj, może być w obwodzie troszkę więcej, no to na to już wpływu nie mamy. I drodzy Państwo, ja swoje jajo robiłam kordonkiem filo di skozia 18x3 i użyłam szydełka 1,75. Gdyby ktoś robił cieńszą nitką i mniejszym szydełkiem, na pewno na to jajo nie naciągnie tej formy. Wtedy będzie musiał sobie kupić mniejszą formę jaja i jajo wyjdzie na pewno troszkę niższe. To co, żeby nie przedłużać, a jeszcze może tylko powiem na początku, na podstawę do jaja ja użyłam takiej oponki, zaraz tu Państwu pokażę, taka styropianowa oponka, i owinęłam ją sobie wstążką białą i jajo fajnie na tym stoi. To co, zaczynamy robić jajo. I zaczniemy od magicznego kółeczka. Zaczniemy od magicznego kółeczka, ponieważ żeby nam później taka duża dziurka u góry nie została. Przeciągnę nitkę. Przytrzymam. I teraz zrobię dwa oczka łańcuszka, których w ogóle nie biorę pod uwagę. I teraz zrobię w tym kółeczku 16 słupków. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli spotkamy się, jak zrobimy 16 słupków. I ja już zrobiłam 16 słupków. I teraz oczywiście oczkiem ścisłym zamknę pierwszy rząd. Jak widzicie Państwo, tą niteczką sobie zaciągam i nie mam tutaj takiej dużej dziurki. Może ja sobie tą nitkę już obetnę, żeby mi nie przeszkadzała. I teraz przejdziemy do rzędu drugiego, czyli ja zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Nawinę nitkę i na tym samym słupku zrobię jeszcze jeden słupek. Przejdę na kolejny słupek i na nim również zrobię dwa słupki. Raz i dwa. Nawinę i przejdę na kolejny słupek i na nim również zrobię dwa słupki. Nawinę i na kolejnym słupku zrobię dwa słupki. Raz i dwa. I na kolejnym słupku również dwa słupki. Czyli w drugim rzędzie, drodzy Państwo, na każdym słupku z pierwszego rzędu robimy po dwa słupki, czyli tych słupków będziemy mieli 32. I ja skończyłam rząd drugi, czyli w rzędzie drugim na każdym słupku z pierwszego rzędu robiliśmy po dwa słupki, czyli mamy ich 32.
I teraz oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd, czyli wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka. I teraz zrobimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym samym słupku zrobię jeszcze jeden słupek. Teraz nawinę nitkę i od razu na kolejnym słupku zrobię słupek, ale słupek reliefowy, czyli szydełko pod słupek, przeciągnę nitkę przez 2 i przez 2. I teraz znowu nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i na kolejnym słupku zrobię 2 słupki. Raz i 2. I teraz nawinę nitkę i od razu na kolejnym słupku zrobię słupek, ale słupek pod słupkiem, czyli słupek reliefowy. Przeciągnę nitkę przez 2 i przez 2. I na kolejnym słupku zrobię 2 słupki, czyli raz, 2. I na kolejnym słupku słupek reliefowy, czyli szydełko pod słupek. Przeciągnę przez 2 i przez 2. I teraz znowu na kolejnym słupku zrobię 2 słupki, czyli raz, 2. Na kolejnym słupku słupek reliefowy, czyli szydełko pod, przeciągnę przez 2 i przez 2. I znowu na kolejnym słupku 2 słupki, raz, 2. I na kolejnym słupku słupek reliefowy, czyli szydełko pod, przeciągnę nitkę przez 2 i przez 2. Oj, uciekła mi nitka. Czyli jak widzicie Państwo, robimy na przemian, tak? Czyli może jeszcze raz. Na jednym słupku zrobię 2 słupki, czyli raz, 2. I na kolejnym słupku słupek reliefowy, czyli szydełko pod słupek, przeciągnę przez 2 i przez 2. Czyli w rzędzie trzecim na jednym słupku robimy 2 zwykłe słupki, na kolejnym reliefowy. Na kolejnym 2 słupki i na kolejnym 1 słupek reliefowy. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja skończyłam rząd trzeci, czyli w rzędzie trzecim na jednym słupku robiliśmy 2 słupki, na kolejnym słupku robiliśmy 1 słupek reliefowy. Ponieważ rząd zaczęliśmy 2 zwykłymi słupkami, to zakończyłam słupkiem reliefowym. I teraz się wbiję oczywiście w trzecie oczko pierwszego słupka i zamknę rząd. I teraz zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym samym słupku zrobię jeszcze jeden słupek. I teraz nawinę nitkę, ominę ten drugi zwykły słupek i od razu przejdę na słupek reliefowy, czyli szydełko pod słupek i zrobię słupek reliefowy. I teraz znowu przejdę na ten pierwszy słupek z 2, zrobię na nim 2 słupki. Raz, 2. Nawinę nitkę, ominę ten drugi zwykły słupek i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I drodzy Państwo, już do końca robótki zawsze na słupku reliefowym będziemy robić słupek reliefowy. I teraz znowu nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z 2 zrobię 2 słupki. Raz, 2. Nawinę, ominę ten drugi zwykły słupek, przejdę od razu na reliefowy i zrobię słupek
reliefowy. Nawinę nitkę, przejdę na ten pierwszy zwykły słupek z dwóch, zrobię dwa słupki, raz, dwa, nawinę, ominę ten drugi zwykły słupek, przejdę od razu na reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I tak, drodzy Państwo, będziemy pracować do końca rzędu. Czyli może jeszcze raz. Nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z dwóch zrobię dwa słupki. Raz, dwa. Nawinę nitkę, ominę ten drugi zwykły słupek, przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I tak pracujemy, drodzy Państwo, do końca rzędu. Ja już skończyłam rząd, czyli zaczynałam rząd dwoma zwykłymi słupkami, więc zakończyłam słupkiem reliefowym. I teraz oczywiście wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka i zamknę rząd oczkiem ścisłym. Oczywiście nitka uciekła. I teraz przejdziemy do piątego rzędu. Czyli jestem na tym pierwszym słupku z dwóch. I teraz znowu zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym samym słupku zrobię jeszcze jeden słupek. I w tym rzędzie, przechodząc na słupek reliefowy, zrobimy oczko łańcuszka. Nawinę nitkę i przejdę na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. Oczywiście ten zwykły słupek omijam, tak? I teraz znowu, na tym pierwszym słupku z dwóch zrobię dwa słupki. Raz, dwa. Przechodząc na słupek reliefowy zrobię oczko łańcuszka i teraz nawinę nitkę, ominę ten drugi zwykły słupek i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek. I znowu nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z dwóch zrobię dwa słupki, raz, dwa. I przechodząc na słupek reliefowy, zrobię oczko łańcuszka. Nawinę nitkę i przejdę na słupek reliefowy. I znowu, na tym pierwszym słupku z dwóch zrobię dwa słupki. Raz, dwa. I przechodząc na słupek reliefowy, zrobię oczko łańcuszka, nawinę, ominę ten drugi zwykły słupek i przejdę od razu na ten relief, szydełko pod, przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. I znowu na tym pierwszym słupku z dwóch zrobię dwa słupki, raz, dwa, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi zwykły słupek i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I teraz, drodzy Państwo, tak pracujemy do końca rzędu i po skończeniu tego rzędu taki rząd robimy jeszcze jeden, czyli dwa słupki na tym pierwszym słupku z dwóch, oczko łańcuszka, ten drugi słupek ominiemy, przejdziemy od razu na słupek reliefowy i zrobimy słupek reliefowy. Czyli po skończeniu tego rzędu identyczny rząd zrobimy jeszcze jeden. I ja już zrobiłam dwa rzędy, czyli mamy już zrobione sześć rzędów pierwszej części, tak? I w tym piątym i szóstym rzędzie robiliśmy słupek reliefowy, dwa słupki na tym pierwszym słupku ze zwykłych dwóch, oczko łańcuszka, omijaliśmy ten pierwszy, ten drugi słupek, przepraszam, i przechodziliśmy od razu na słupek reliefowy. Jak ktoś z Państwa ze mną robił bombkę aniołka, to już wie, że ten wzór został wykorzystany do jajka, tylko no troszkę inne kombinacje były, tak? Oczywiście ja już połączyłam oczkiem ścisłym
i na tym, jestem na tym pierwszym słupku z dwóch. I tu zrobię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym słupku zrobię jeszcze dwa słupki. Czyli będę miała trzy słupki na tym pierwszym słupku z dwóch zwykłych. I teraz zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę i od razu przejdę na ten słupek reliefowy. Czyli ten drugi zwykły słupek oczywiście omijamy. Przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. Nawinę nitkę, przejdę od razu na ten zwykły pierwszy słupek, zrobię trzy słupki, raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, przejdę na słupek reliefowy i zrobię szydełko pod, przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. I znowu na tym pierwszym słupku zrobię trzy słupki, raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i od razu przejdę na słupek reliefowy. Czyli w tym rzędzie, bo to nam powstały takie motywy, tak? Czyli w tym rzędzie motyw będzie miał słupek reliefowy i trzy słupki i oczko łańcuszka, jak przechodzimy na kolejny motyw, czyli na kolejny od razu słupek reliefowy. To może jeszcze raz. Czyli na tym pierwszym słupku z dwóch zrobię trzy słupki. Raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi zwykły słupek, przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. Czyli słupek reliefowy na pierwszym słupku z tych dwóch, z poprzedniego rzędu, robimy trzy słupki, oczko łańcuszka, ten słupek drugi omijamy i od razu przechodzimy na relief. Ja już skończyłam rząd, no już widzicie Państwo, trochę mi się robótka już wygina. Czyli w tym rzędzie motyw już składał się ze słupka reliefowego i z trzech słupków zwykłych. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu, drodzy Państwo. Ja oczywiście połączyłam oczkiem ścisłym i jestem na tym pierwszym słupku z trzech. I w tym rzędzie również zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. I jeszcze jeden słupek. Czyli też na pierwszym słupku zrobię trzy słupki. Oczko łańcuszka. I tym razem ominiemy dwa słupki, tak? Ponieważ tu mieliśmy trzy słupki, a pracujemy tylko na tym pierwszym, to ominiemy dwa słupki, nawinę nitkę i od razu przejdę na relief i zrobię na nim słupek reliefowy. I teraz znowu na tym pierwszym słupku z trzech zrobię trzy słupki. Raz. Dwa, trzy, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, te dwa zwykłe słupki ominę i przejdę od razu na relief i zrobię słupek reliefowy. I znowu na tym pierwszym słupku z trzech zrobię trzy słupki. Raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, nawinę, ominę te dwa słupki i przejdę od razu na ten słupek reliefowy i zrobię słupek reliefowy. I znowu nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z trzech zrobię trzy słupki, czyli raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te dwa zwykłe słupki, przejdę na słupek reliefowy, szydełko pod, przeciągnę nitkę przez dwie i przez
dwie. I teraz, drodzy Państwo, po skończeniu tego rzędu, takie rzędy powtórzymy jeszcze dwa. Czyli rzędów, gdzie motyw ma słupek reliefowy i trzy słupki, będziemy razem mieli cztery. I ja już zrobiłam, proszę zobaczyć, raz, dwa, trzy, cztery rzędy, gdzie motyw ma słupek reliefowy i trzy zwykłe słupki. Przechodząc na kolejny motyw, czyli na ten kolejny słupek reliefowy, robiliśmy oczko łańcuszka. I takie rzędy zrobiliśmy cztery. Czyli razem już powinniśmy mieć 10 rzędów robótki. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu. Oczywiście połączyłam oczkiem ścisłym i jestem na tym pierwszym słupku z trzech. I teraz zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym pierwszym słupku zrobię jeszcze trzy słupki. Czyli będę miała cztery słupki. To jest drugi. To jest trzeci. I to jest czwarty. I będziemy robić to samo, tylko w motywie będziemy na tym pierwszym słupku robić cztery słupki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te dwa słupki, przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I znowu, na tym pierwszym słupku z trzech zrobię cztery słupki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te dwa zwykłe słupki, przejdę od razu na relief, przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. I znowu przejdę na ten pierwszy słupek z trzech, zrobię cztery słupki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te dwa zwykłe słupki i przejdę od razu na relief i zrobię słupek reliefowy. I znowu przejdę na pierwszy słupek z trzech, zrobię na nim cztery słupki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te dwa słupki i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu, czyli różnica jest taka, że na tym pierwszym słupku robimy cztery słupki. I ja skończyłam rząd 11, czyli w rzędzie 11 nasz motyw miał słupek reliefowy i cztery zwykłe słupki. I tu omijaliśmy dwa słupki, oczko łańcuszka i przechodziliśmy na kolejny relief. I teraz, drodzy Państwo, będziemy robić praktycznie to samo w 12 rzędzie, czyli zrobię trzy oczka łańcuszka. Jestem oczywiście na tym pierwszym słupku z czterech, tak? I na tym samym słupku zrobię jeszcze trzy słupki, czyli będę miała również w tym rzędzie cztery słupki. To będzie drugi, to będzie trzeci i to będzie czwarty. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę. I teraz w tym rzędzie ominę oczywiście trzy słupki, tak? Ponieważ tu miałam cztery, pracowałam tylko na pierwszym, więc ominę raz, dwa, trzy słupki i dopiero przejdę na relief. I przez dwie i przez dwie. I znowu na tym pierwszym słupku z czterech zrobię cztery słupki. Raz. Dwa. Trzy.
4, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te 3 słupki i przejdę na słupek reliefowy i zrobię słupek reliefowy. I drodzy Państwo, nie ma sensu powtarzać tego samego. Różnica jest tylko taka, że w tym rzędzie omijamy słupki 3, tak? Czyli robimy słupek reliefowy, na tym pierwszym słupku 4 słupki, oczko łańcuszka, omijamy 3 słupki i przechodzimy od razu na relief. Czyli ja już skończyłam 12 rząd, czyli 2 rzędy zrobiliśmy, gdzie motyw ma 4 słupki i słupek reliefowy. I przechodząc na kolejny słupek reliefowy, robiliśmy oczko łańcuszka i znowu słupek reliefowy, 4 słupki i oczywiście tutaj 3 słupki omijaliśmy. Czyli 2 rzędy, gdzie motyw ma 4 słupki. I teraz przejdziemy do rzędu 13. Ja już oczywiście połączyłam oczkiem ścisłym i jestem na tym pierwszym słupku z 4. I w tym rzędzie, na tym pierwszym słupku, zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym samym słupku zrobię jeszcze 4 słupki, czyli będziemy mieli 5 słupków. I proszę zwrócić uwagę, że zawsze pracujemy w każdym rzędzie tylko na tym pierwszym słupku. Zawsze te kolejne omijamy. Wszystkie słupki tylko robimy na tym pierwszym słupku. Czyli ja zrobię jeszcze 4 słupki. Będę miała ich 5. Czyli to jest drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te 3 słupki, przejdę od razu na słupek reliefowy, szydełko pod, przeciągnę nitkę przez 2 i przez 2. I znowu nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z 4 zrobię 5 słupków, raz, 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te 3 słupki i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię słupek reliefowy. I znowu na tym pierwszym słupku z 4 zrobię 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te 3 słupki i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię słupek reliefowy. I drodzy Państwo, tak pracujemy do końca rzędu, czyli w tym rzędzie motyw ma 5 słupków zwykłych i 1 słupek reliefowy. I ja skończyłam rząd 13, czyli w rzędzie 13 motyw ma słupek reliefowy i 5 zwykłych słupków. I oczywiście tutaj omijaliśmy 3 słupki, oczko łańcuszka i przechodziliśmy na kolejny relief. I teraz przejdziemy do rzędu 14, czyli do rzędu ostatniego. Czyli ja jestem na tym pierwszym słupku z 5. I w tym rzędzie również na tym pierwszym słupku zrobię 5 słupków, czyli 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 4 słupki. Czyli to jest drugi, trzeci, czwarty i piąty. Czyli w tym rzędzie również mamy 5 słupków i również je zrobiliśmy na tym pierwszym słupku. I w tym rzędzie ominiemy raz, 2, 3, 4 słupki. Oczywiście zrobię oczko łańcuszka i przejdę od razu na ten słupek reliefowy i zrobię słupek reliefowy.
I znowu przejdę na ten pierwszy słupek z pięciu. Zrobię pięć słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę raz, dwa, trzy, cztery słupki i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię słupek reliefowy. Także widzicie Państwo, robimy ojej, to samo, tylko omijamy cztery słupki, tak? Bo ponieważ w tym rzędzie mieliśmy pięć słupków. I teraz znowu na tym pierwszym słupku z pięciu zrobimy pięć słupków. Dwa, trzy, cztery, pięć, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę raz, dwa, trzy, cztery słupki i przejdę od razu na słupek reliefowy i zrobię na nim słupek reliefowy. I to jest, drodzy Państwo, ostatni rząd, czyli tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam i oczywiście zakończyłam, bo tak jak mówiłam, 14 rząd był ostatnim rzędem robótki. I tylko tak dla przypomnienia, drodzy Państwo, tu robiliśmy dwa rzędy, gdzie motyw miał dwa słupki, oczko łańcuszka, słupek reliefowy. Później cztery rzędy, gdzie motyw miał trzy słupki, zwykłe słupek reliefowy. Dwa rzędy, gdzie motyw miał cztery słupki, słupek reliefowy. I dwa rzędy, gdzie motyw miał pięć słupków i słupek reliefowy. Oczywiście mówię o rzędach, gdzie robiliśmy już tutaj oczko łańcuszka, tak? I teraz, drodzy Państwo, mam oczywiście dwie takie same części, tak jak mówiłam. I teraz tylko Państwu pokażę, jak naciągam. Oczywiście to trzeba dobrze naciągnąć. I drodzy Państwo, wkuwam igłę tu. Proszę zobaczyć, tu jest to oczko łańcuszka. Czyli przed tym piątym, między piątym a czwartym słupkiem. I tu, tutaj wkuwam igłę. I na każdym z tych motywów, tak? Między czwartym a piątym z tych zwykłych słupków. I to nam wyjdzie takie prawdziwe, popękane jajo. I później dół oczywiście naciągnę, nie będę całego naciągała, bo... I dół oczywiście zrobię to samo. No mokre, mokre wiadomo, robótka się lepiej naciąga. I będę... Tak samo będę naciągała, czyli tu proszę zobaczyć między czwartym a piątym słupkiem, tak? Oczywiście używam tylko igieł, no już moje są trochę zmaltretowane, igieł do szczykawek, czyli takie, które się kupuje w aptece. I tak mówię, tu proponuję między czwartym a piątym słupkiem wkuwać igłę i wtedy nam to jajko wyjdzie takie prawdziwe jajo, proszę zobaczyć, tak by prawdziwe jajo było popękane. No nic, i jeszcze raz powtarzam. Najlepiej jak ktoś ma już formy w domu, żeby sobie do niej przymierzać, tak? Bo no mówię, te formy są naprawdę różne, mają różne, różne kształty, są, różnią się przeważnie w tym obwodzie, tak? Jeżeli ktoś, tak mówię, ma, będzie pracował cieńszą nitką i mniejszym szydełkiem, to na pewno ta forma będzie za duża i się to jajo nie zmieści. No nic, życzę Państwu miłego dziergania i do usłyszenia.